piękniejszych portretów takiego działacza, prawda? Bo tam Krzysztof wsielił się w rolę takiego aparatczyka typowego. Ambasadora. Który, no wspaniała w ogóle scena, przecież absolutnie wzięta z życia. Ci z Państwa, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy, u mnie w klasie też wisiała taka wielka mapa świata, gdzie właściwie głównie też był Związek Radziecki, prawda? Ta reszta była... Więc jakby to o tym był trochę to przedstawienie. Ale takich aparatczyków miałeś okazję poznać też pewnie osobiście, no bo przecież aktor musi czerpać z życia takie portrety. Przychodzili do teatru, co? Tak, przychodzili do teatru, ale mnie właściwie przypomina się zdarzenie z okresu, kiedy ja jeszcze w ogóle nie byłem aktorem. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będę. Mianowicie przyjaźniłem się w szkole, w Ogólniaku, z synem ministra. I bardzo często bywałem w tym domu, bywałem nawet chętnie, ponieważ tam zjawił się jeden z pierwszych w Warszawie olbrzymi radziecki telewizor z wielkim ekranem. No i to była atrakcja, można było oglądać wtedy wszystkie teatry, teatru telewizji. No i oglądaliśmy jakąś sztukę, w której grał bardzo dobry, zasłużony aktor, pan Władysław Krasnowiecki, ale jednocześnie zasłużony był jako pułkownik, bo był to pułkownik Krasnowiecki, który cały szlak bojowy przebył w czasie II wojny światowej. Oczywiście był jak najbardziej we władzach. No i pan minister w trakcie tego oglądania, kiedy zjawił się na ekranie pan Władysław, mówi do mnie tak: słuchaj no, Kowalewski, czy ten Krasnowiecki to jest dobry artysta? Ja wiem, bardzo dobry panie ministrze, świetny, bardzo dobry. No, ja syn aktorki powiem, że jest zły, wiem, że jest świetny, bo był świetny. Dalej oglądamy, oglądamy, w pewnym momencie znowu Władysław Krasnowiecki zjawia się na ekranie i minister pyta: powiedz no mi, Kowalewski, czy ten Krasnowiecki to jest dobry komunista? Ja mówię: bardzo dobry panie ministrze, bardzo, bardzo dobry. Ale już mi głupio, bo dlaczego akurat do mnie takie pytanie? I dalej oglądamy, oglądamy, znowu słychać i widać pana Krasnowieckiego i wtedy pada pytanie: powiedz no mi, Kowalewski, czy ten Krasnowiecki to jest lepszy artysta czy komunista? I tu już znalazłem się w narożniku. To już było bardzo trudne na mój właściwie dziecięcy rozum. Oczywiście sytuację rozładowała jego żona, która miała olbrzymie poczucie humoru, była w ogóle inną osobą. I tak się ta moja pierwsza przygoda skończyła. Ale swoją drogą to bardzo dziwne zjawisko jest, że aktorzy robią polityczną karierę raczej za granicą, w Stanach, prawda, prezydent Reagan, Schwarzenegger, wielcy aktorzy zostają politykami, a u nas jakoś to się nie zdarza. Może się nie starają iść w tym kierunku, chociaż wielki, wybitny aktor Tadeusz Łomnicki był i członkiem KC, był rektorem szkoły teatralnej i był jednocześnie dyrektorem teatru. Ale on miał, sądzę, nie tyle ambicje polityczne, co pasję sprawdzania, no tak, co to w ogóle jest, ale jak się tym je. Ale z drugiej strony, jeśli można zagrać Stalina, można zagrać nie wiem kogo jeszcze, prawda, to czy starać się zostać jakimś zwykłym politykiem, to właściwie jest za mało. To dla Tadeusza to jednak... Może jedno zdarzenie scharakteryzuje go. Otóż on zresztą przez swojego brata, reżysera filmowego, został zatrudniony w jego filmie. Nawet w jakiejś epizodycznej roli. Uprosił go, żeby zagrał. I on grał chyba kasjera w banku,
chyba na pewno, nie chyba, na pewno. Rzecz polegała na tym, że jak usiadł, znalazł się z tamtej strony szyby na stanowisku kasjera, fachowcy bankowi mówili: panie Tadeuszu, błagamy, błagamy, tu jest pod nogą taki czerwony klawisz. Broń Boże, bo zjawi się policja z całej Europy. Nie dotykać, niech pan na to nie patrzy, niech pan trzyma nogę jak najdalej. No to tak skupiło uwagę tatka, że nie mógł się od tego oderwać. Że patrzył cały czas, robił to, co mu kazano, ale patrzył i w pewnym momencie nie wytrzymał. No zjawiła się, co prawda, nie z całej Europy, ale z Warszawy, pół milicji przyjechał. A to było silniejsze od niego? To było silniejsze od niego, on musiał to sprawdzić. Ja mam wrażenie, że z tą polityką, dlatego to powiedziałem. To była ta sama historia, sprawdzić. Ale potem jak szedł do tego KC, to myśmy się zorientowali, że on się zorientował, że to nie był właściwy krok. No cóż on tam, większej kariery zrobić nie mógł. Nie, ale zorientował się, jeśli chodzi o gatunek tych ludzi. No to jest inna rzecz oczywiście. Jeśli już plotkujemy o Tadeuszu Łomnickim, to przypomnijmy jeszcze takie jego wspaniałe przedstawienie, kiedy on grał Beckett'a w Teatrze Studio i tam w okresie, kiedy nie było w Polsce w ogóle nic do jedzenia, musiał zjadać na scenie dwa banany podczas przedstawienia. Tak wynikało ze scenariusza. On grał takiego zgorzkniałego starca, który się znęcał nad wszystkimi i zjadanie tych bananów jakoś też w tym się mieściło. Oczywiście cała widownia potwornie mu zazdrościła, ponieważ się roznosił taki zapach tych bananów po całej sali. Autentyczny. A to były wtedy jakieś rarytasy zupełnie niedostępne. Kupowane na ulicy Polnej. Po jakieś straszne pieniądze, albo a w chlepach oczywiście w ogóle tego nie było. Ale jeszcze lepiej się stało, kiedy Łomnicki pojechał do Moskwy, prawda? Tak, to przedstawienie pojechało do Moskwy i nagle okazało się, że nikt nie pomyślał o tym, żeby przywieźć banany z Warszawy. W Moskwie ani jednego banana. Nigdzie. Na żadnym targu, mało. Ambasady były bez bananów. Wszędzie poszukiwano i on, czyli Tadeusz Łomnicki, dostał szału, że to w ogóle nie jest, że to skandal, że to jest niemożliwe, że on nie zagra bez bananów. No więc w końcu jakiś człowiek chwilę pomyślał i mówi: mam, będą banany. Pojechał i przywiózł banany z ogrodu zoologicznego, te, które małpy jedzą. To są mniejsze takie jakieś. No, to sytuacja uratowana fantastycznie. Całą kiść tych bananów przywiózł. I odbywa się przedstawienie. Tadek przedtem nie spróbował, szanował te banany. W momencie, kiedy doszło do spożycia, ugryzł pierwszy raz i już tak został. Ogień. Ogień, który spalił mu twarz, spalił mu wnętrze, ale on, wielki, wybitny artysta, on zjadł tego banana i grał dalej. Ogień go trawił, ale on grał. I wygrał. Czego się nie robi dla sztuki. Ale jeszcze w Moskwie to naprawdę trzeba poświęcenie. To jest honorowa sprawa. Czy my już możemy pokazać, tak? Chcemy pokazać Państwu teraz kolejnego mrożka z teatru współczesnego.